gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: jakim prawem to czynisz i kto Ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: ja też zadam Wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, i ja Wam powiem, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. On również im odpowiedział: więc i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Gdy jestem w ciemnym miejscu, nie widzę, jak naprawdę wygląda mój habit i dopiero gdy wychodzę do światła, mogę zauważyć na nim nawet najmniejszą plamę. W świetle widać więcej. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o spotkaniu z Bogiem, który jest prawdą. To spotkanie nigdy nie jest łatwe, ono jest wymagające, wymaga od nas pokory. Arcykapłani i starsi przyszli do Jezusa i pytali: jakim prawem to czynisz, jakim prawem nauczasz? Ale w nich nie było pokory, oni nie chcieli poznać prawdy, nie chcieli się dowiedzieć, ponieważ byli przekonani, że to oni mają monopol na prawdę, to oni mogą tylko o Bogu nauczać. Jezus, kiedy odpowiedział im pytaniem na ich pytanie, nie chciał ich upokorzyć, nie chciał ich poniżyć w żaden sposób. Jezus zadał to pytanie, aby dać im szansę na to, by oni stanęli w prawdzie, by zbliżyli się do prawdy. Gdyby uczciwie odpowiedzieli sobie sami na pytanie zadane przez Jezusa, w końcu odkryliby, kim On tak naprawdę jest. Nie starczyło im jednak na to odwagi. Odeszli ze słowami: nie wiemy. Nie dowiedzieli się, kim tak naprawdę jest Jezus i jakim prawem to czyni, ponieważ prawda nie potrzebuje żadnych argumentów. Ona sama w sobie jest argumentem. Dziś w liturgii wspominamy też świętego Jana od Krzyża. Bracia, gdy święty Jan wprowadzał reformę Karmelu, również pytali go: jakim prawem to czynisz? Dlaczego ty to robisz? Ale on się nie bronił, znosił upokorzenia, znosił wszystkie trudności, to jak bracia go tak naprawdę też i prześladowali. Ale on był blisko prawdy, on widział więcej. Prośmy Matkę Bożą, aby ukazywała nam Jezusa, który jest prawdą, aby prowadziła nas do Niego i pozwalała nam, upraszała nam tę łaskę, byśmy potrafili stać w prawdzie przed Bogiem, przed ludźmi i przed sobą samym.